Rob. Rob. Niecały rok upłynął z chwili, w której wspólnie z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim tutaj, w lesie pod Bykownią, założyliśmy kamień węgielny memorialu ofiar totalitaryzmu. Drodzy przyjaciele, dzisiaj my też oddajemy hołd pamięci obywatelom polskim rozstrzelanych na wiosnę 1940 roku. Jeszcze raz schylę czoło przed pamięcią wszystkich zginionych tutaj, pochowanych. Niech Wszechmogący Bóg wspomina ich w Królestwie swoim i uczyni ich duszy w wiecznym pokoju. Takie same sosny, taki sam las, fragment tej samej zbrodni, jaką czcimy i wspominamy w Katyniu. Na tą chwilę musieliśmy czekać długo, wierząc gorąco, że musi nadejść. Na tym polegało szczególne okrucieństwo systemu komunistycznego, że swoim ofiarom odbierał nie tylko życie, ale i prawo do ludzkiej pamięci oraz do najskromniejszego chociażby pochówku. Ofiary zbrodni katyńskiej miały na zawsze zniknąć w bezimiennych dołach śmierci, zapomniane przez ludzi, historię i Pana Boga. Ale Pan Bóg to wszystko widział. Polacy to jednak pamiętali, a ich historia w końcu się upomniała. I na nic się zdały wysiłki pracującej na pełnych obrotach sowieckiej maszynerii kłamstwa. Nie przeszkadzało także milczenie głuchych na prawdę o Katyniu polityków demokratycznego Zachodu. Nie było takiej siły, która odebrałaby Polakom prawdę o tej potwornej zbrodni. Nie było takiej siły, bo ta prawda została głęboko wyryta w wielu polskich sercach. Od dzisiaj także ten poruszający serce cmentarz wojenny w Wykowni będzie zaświadczał po wsze czasy, że o katyńskich ofiarach naród polski pamięta, pamięta świadomy, że i ofiarom tej zbrodni zawdzięcza swoją determinację w walce o lepszy świat wolnych ludzi i wolnych narodów. Tu w Bykowni, patrząc na braterskie, polskie i ukraińskie mogiły, uświadamiamy sobie najlepiej, jak komunistyczny totalitaryzm okrutnie doświadczył obydwa nasze narody. Chciałbym gorąco podziękować panu prezydentowi Wiktorowi Janukowiczowi za zrozumienie i wsparcie naszych polskich działań tu w Bykowni. Drodzy ukraińscy przyjaciele, drogi ukraińscy druzi, tu w Bykowni, jak w żadnym innym miejscu, czujemy wspólnotę naszych polskich i ukraińskich losów. Tu, na terenie tej największej ukraińskiej nekropolii ofiar stalinizmu, która poza polskimi grobami skrywa przecież prochy ponad 100 tysięcy Ukraińców, razem odkrywamy i razem upamiętniamy najbardziej bolesne karty naszych narodowych dziejów.